Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Po wakacyjnej przerwie wracam dla Was do nagrywania YouTube'a. Jeżeli widzicie mnie po raz pierwszy, to krótko się przedstawię. Nazywam się Magdalena Moczulska, jestem optyczką z 15-letnim doświadczeniem, jestem też optometrystką i prowadzę swoje salony optyczne w Tychach, do których Was zawsze bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Słuchajcie, teraz mamy początek roku szkolnego, początek nowego roku, mamy wrzesień, więc stwierdziłam, że fajnym tematem będzie kwestia wzroku naszych dzieci. Chciałabym dzisiaj, w dzisiejszym filmie, poruszyć temat dotyczący badania wzroku dzieci, a w zasadzie to tego, kiedy wybrać się na badanie wzroku. Zaczniemy sobie od takich ogólnych zaleceń dotyczących badania wzroku dzieci, a następnie powiem Wam o objawach, na które zwrócić uwagę u Waszego dziecka. Co może Wam dać takie podejrzenie, że coś może być nie tak z wzrokiem Waszego dziecka i co spowoduje, że musicie iść szybciej niż taka planowa wizyta. Dobrze kochani, no to w takim razie zacznijmy od takich ogólnych zaleceń profilaktycznych. Pierwsza kwestia to takie najmniejsze dzieci, dzieci do pierwszego roku życia. I tutaj zalecenia są takie, aby do pierwszego roku życia właśnie pójść na taką wizytę do okulisty takiego, który specjalizuje się właśnie w badaniu dzieci. Bo jakby nie każdy okulista się tym zajmuje. To musi być ktoś, kto jest wyspecjalizowany właśnie w tym zakresie. Później u takich dzieci w wieku przedszkolnym wykonujemy badania wzroku co 2 lata. Rekomendowane jest w 3. i w 5. roku życia. W momencie, kiedy dziecko idzie do szkoły, to właśnie przed pójściem do szkoły, czyli w 7. roku życia, wykonujemy kontrolne kolejne badanie. I później już te kontrole powinny być wykonywane częściej, czyli raz w roku przed kolejnym rokiem szkolnym. Wtedy macie pewność, że Wasze dziecko jest przygotowane nie tylko w wyprawkę, w kredki, piórnik, podręczniki, ale też, że jego wzrok jest odpowiednio przygotowany, przebadany przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, bo niestety to jest tak, że jeżeli nie widzimy prawidłowo, to ten rozwój naszego dziecka, jeżeli ono nie widzi prawidłowo, może być w jakimś stopniu, słuchajcie, zatrzymany, ograniczony, mogą pojawić się potem problemy w nauce. Dlatego ważne jest, żeby już u dzieci szkolnych to badanie wykonywać, słuchajcie, co roku. Najlepiej w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, albo teraz we wrześniu. Dobrze, skoro mamy za sobą profilaktykę, to teraz mam dla Was zestaw objawów, na które warto zwrócić uwagę u dzieci w różnym wieku. Mam tutaj to podzielone na noworodka, na dziecko oczywiście w wieku przedszkolnym i dziecko w wieku szkolnym. Zacznijmy od tych najmniejszych dzieci do pierwszego roku życia. Co może Was zaniepokoić? Pierwsza rzecz to jest wtedy, kiedy Wasze dziecko miałoby inną wielkość oczu albo inną wielkość źrenicy. To jest już taki objaw, z którym trzeba udać się do specjalisty, do lekarza okulisty, który specjalizuje się właśnie w badaniu takich małych dzieci. Kolejne kwestie to są wszystkie kwestie związane z zaczerwienieniem, z opuchnięciem oczu, z jakąś opuchlizną. Wtedy wiadomo, też musicie się wybrać do okulisty, jakieś nadmierne uzawienie. O, to jest kolejna rzecz. I taki myślę bardzo, bardzo ważny punkt, to są wszystkie kwestie związane z innym kolorem źrenicy. Jeżeli Wasze dziecko miałoby białą źrenicę, no to jest
taka rzecz, z którą trzeba się wybrać jak najszybciej do lekarza. Jeżeli będziecie robić dziecku zdjęcia, to i wyszłoby, że jedna źrenica jest czerwona, druga jest na przykład biała, no to to też jest mocne wskazanie do tego, aby wybrać się do specjalisty jak najszybciej. Więc na to u takich malutkich dzieci musicie zwracać szczególną uwagę. Kolejna grupa wiekowa to są dzieci już takie w wieku przedszkolnym i tutaj Wasz niepokój mogą wywołać wszystkie objawy związane z taką na przykład niechęcią do rysowania, do kolorowania, jeżeli Wasze dziecko nie lubi tego robić. Jeżeli Wasze dziecko no jakby unika tego typu aktywności, to może być objaw jakichś problemów ze wzrokiem. Kolejna sprawa to bóle głowy. Jeżeli Wasze dziecko zgłasza Wam właśnie takie objawy, że często go boli głowa, to też jest, może być, nie musi, ale może być też objaw właśnie wady wzroku Waszego dziecka. Kolejna sprawa to jest pochylanie głowy na jedną stronę. Jeżeli czujecie, jeżeli widzicie, że dziecko jakby ciągle przechyla głowę, to też może być objaw wady wzroku. Wszystkie rzeczy związane z mrużeniem, z pocieraniem oczu, to też mogą być objawy, których nie możecie bagatelizować. Pamiętajcie, kochani, o tym, że zarówno takie małe dziecko, czyli niemowlak, noworodek, on nie powie Wam, że widzi gorzej. Podobnie będzie z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Jeżeli dziecko ma jakąś wadę wzroku, nie widzi wyraźnie, to ono tak naprawdę nie wie, bo skąd ma wiedzieć, jakie to jest to prawidłowe widzenie. Dlatego, jeżeli Wy sami jakby nie zwrócicie na to uwagę, to może to dziecko Wam może o tym po prostu nie powiedzieć i nie będziecie wiedzieć. Oczywiście wszystkie takie elementy również związane z tym, że jeżeli dziecko podchodzi blisko do telewizora, jeżeli czytając jakiś tekst czy oglądając jakąś książeczkę też bardzo blisko się przysuwa, to są już takie, myślę, bardziej oczywiste rzeczy, na które też musicie zwrócić uwagę. Więc reasumując, macie tutaj wszystkie informacje takie najważniejsze dotyczące przedszkolaków i przechodzimy teraz do tematu dzieci w wieku szkolnym. U dziecka w wieku szkolnym prawidłowe widzenie jest jakby podstawą do tego, żeby dziecko mogło się czegoś nauczyć. Dlatego tutaj objawy, na które bym zwróciła uwagę takie właśnie w kontekście nauki, to są wszystkie objawy związane z gubieniem liter, z przekręcaniem wyrazów, z trudnością w nauce czytania, z trudnością w nauce pisania, jakieś pochylone bardzo mocno pismo, to mogą być objawy również wady wzroku. Kolejna grupa objawów to są objawy związane właśnie z takim zmrużaniem oczu, mrużeniem oczu jednego oka, z pocieraniem. To też mogą być objawy, które świadczą o tym, że Wasze dziecko może mieć jakiś kłopot z widzeniem. Jeżeli dziecko sobie przysłania jedno oko, przymruża jedno oko, to są też objawy, które mogą świadczyć, nie muszą, ale które mogą świadczyć o tym, że Wasze dziecko może mieć jakąś wadę wzroku. Kolejna kwestia to są już takie rzeczy, myślę, bardziej oczywiste, jak to, że dziecko mówi, że nie widzi czegoś z tablicy, jak mówi, że nie widzi czegoś, kiedy pisze, ale no, dziecko nie zawsze Wam o tym powie, więc czasem może warto zapytać, czy widzi wszystko na przykład na tablicy, kiedy pani nauczycielka coś pokazuje. Jeżeli widzicie, że na przykład ma niewypełnione wszystkie rzeczy w zeszycie, które były pisane na tablicy. Kolejna kwestia to są bóle głowy. One też mogą świadczyć o wadzie wzroku. I właśnie, jeszcze jedna rzecz, dlatego tak musiałam zerknąć na moje materiały. Kwestie związane z koordynacją, z łapaniem piłki, z jakimiś takimi ćwiczeniami,
To również może świadczyć, nie musi, ale może świadczyć również na, o problemie z widzeniem. Więc jak widzicie, tych objawów może być mnóstwo. Powodów, dla których trzeba byłoby przyspieszyć na przykład tą planową wizytę u okulisty, jest zatem też sporo. W ramach podsumowania myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że widzenie dzięki temu, dzięki naszemu narządowi wzroku, my odbieramy 80% tego, co się dzieje w otoczeniu, więc bardzo dużo. I w momencie, kiedy to widzenie jest zaburzone, no to pogarsza się nam, szczególnie naszemu dziecku, pogarsza się naszemu dziecku w tym wypadku, rozwój. Ten rozwój może być w jakimś stopniu opóźniony, więc bardzo gorąco Wam polecam i Was zachęcam do tego, żeby teraz, we wrześniu, wybrać się również na badanie wzroku, takie przesiewowe, żeby sprawdzić to, czy Wasze dziecko widzi prawidłowo. Kto może wykonać takie badanie? My, akurat w moim salonie, mamy taką zasadę, że badanie wzroku dzieciom mniejszym, młodszym, do 12 roku życia powinien wykonać lekarz okulista, który ma uprawnienia do tego, aby dokonać kropienia oczu, tak mówiąc najprościej, kolokwialnie, w dużym uproszczeniu, które pozwoli na to, aby ta wada wzroku była w 100% potwierdzona. To kropienie wyłącza akomodację, więc mamy pewność, że jego wynik będzie miarodajny. Natomiast powyżej 12 roku życia badanie wzroku w zasadzie już u nastolatków wykonują u mnie optometryści i spokojnie optometrysta badanie dziecka takiego czy młodzieży jest w stanie wykonać, więc raczej mniejsze dzieci okulista, kropienie, starsze dzieci może to być albo lekarz okulista, albo może to być optometrysta. Są też optometryści, którzy się specjalizują w dzieciach, ale to już jakby jest poza nami. My się w dzieciach i moi optometryści w dzieciach się nie specjalizują. I to jest wszystko w zasadzie, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Niebawem też nagram Wam film dotyczący metod i postępowania u dzieci z krótkowzrocznością. Też bardzo ważny temat we wrześniu, więc czekajcie. Jeżeli ten film był dla Was wartościowy, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia następnym razem.